Hej, siemanko. Witam was na kanale AgroLovers. Dzisiaj troszeczkę w innej roli będę. Nie jako rolnik, tylko jako pszczelarz amator. Muszę tutaj dziadka wyręczyć w pewnych sprawach. Poprosił mnie, żebym sprawdził, czy pszczoły nie głodują, bo akurat jesteśmy w sezonie przed kwitnieniem rzepaku. Także myślę, że w tym tygodniu rzepaki będą zaczynały kwitnąć. Mamy dzisiaj 1 maja, jest niedziela. Dziadek nasz chwilowo tam troszeczkę sobie zdrowie reperuje. Marlena pojechała do dziadka. A ja tutaj przy czasie pozaglądam do pszczół. Gdyby tam zobaczę, w jakiej kondycji są, na ile się znam. Może tam trzeba będzie im troszeczkę miodu dać, które są słabsze, żeby były w tej dobrej kondycji do zbioru rzepaku. Ogólnie ta pasieka był zamiar na wiosnę, żeby sprzedać, bo dziadek już, no ciężko mu tu jest, 20 chyba 6 uli jeszcze. Było 40, ponad 40 w szczytowej formie. Dziadek sobie już chce trochę odpocząć, ja nie mam czasu się tym zajmować, chociaż fajne to jest zajęcie, podoba mi się, ale nie na taką skalę na pewno. Żeby to dopilnować, prawda? Taką ilość, ja tak uważam. Kilka uli pewnie zostanie, żeby mieć dla siebie tam miód. No, nawet mam jeden swój ul z pszczołami, które zostały takie. Wyroiły się, to mam dwa ule wystawione na takie wabiki. Nawet w tamtym roku udało mi się dwa ule takie mieć. Ale jedne były słabe. I takie silniejsze zrobiły nalot, ścięły. Także został mi jeden. I myślę, żeby tam w okolicy tych 5 uli może mieć. Zobaczymy, jak to będzie. Trochę mnie tutaj dziadek uczy. Ogólnie dziadek jest za tym, żeby ta pasieka dalej była. Żebym ja się tym zajmował. Ale zawsze nam ta praca przy pszczołach to wypadała w takim czasie, gdy mamy najwięcej pracy. Czyli jakieś sianokosy. Wtedy jest podbieranie miodu. Teraz już nie mamy hodowli, może będzie więcej czasu, ale jak na razie to od tego czasu, kiedy skończyliśmy hodowlę bydła, nie zauważyliśmy, że mamy więcej czasu. Teraz są siewy fasoli, także codziennie siew fasoli, to się nakłada z pryskaniem pszenicy, to też gdy sieje fasole, nie mam czasu opryskać pszenicy. Nam się trochę prace te spiętrzą, no tyle dobrze nam pogoda teraz pasuje, nie pada, także wyrabiamy się ciągle, codziennie jest do przodu. A dzisiaj przy niedzieli tu sobie pozaglądam do pszczół, jest ładna pogoda, pszczoły wyleciały z uli i tutaj jakiś jest problem z pożytkiem bardziej, bo tutaj nie ma tak dookoła aż tak bardzo blisko lasu, ani takich żadnych nieużytków, na którym mogłyby kwitnąć dzikie drzewa, bo u mnie teraz tarnina w pełni kwitnie, także dookoła jest biało. Tutaj jedynie teraz zakwitły czereśnie i śliwki. No i tak jak już dzisiaj zaglądałem sobie przed chwilą do ula tam jednego, do wlotki, no to pszczoły ładnie noszą nektar, także te silniejsze na pewno, tak myślę, bo już jeden ul wcześniej sprawdzałem, także na ramkach mają miód, ale zobaczymy co dzisiaj. Teraz sobie rozpalę ten podkurzacz, trochę dymu w razie jakby się pogoda pogorszyła, bo jak jest ładnie słonecznie, pszczoły sobie latają, także ich nawet nie interesuje, czy tam ktoś zagląda do nich, czy nie. No ale gdy się zmienia pogoda, wtedy atakują, a te moje to są naprawdę cięte bardzo, bo tak mnie w tamtym roku, dlatego jestem taki ogólnie dzisiaj poubierany, tak jeszcze sobie założę maskę i rękawice. W tamtym roku, gdy bez takiej ochrony jak teraz robiłem, no to tyle razy mnie ugryzły, że nie dało się tego policzyć. Dłonie miałem zapuchnięte, mimo że tu jest twarda skóra, ale po prostu robiłem bez rękawic. No i tak sobie dziadek to się ze mnie śmieje ogólnie, jak ja robię w rękawicach, bo dziadkowi to nic. On już jest tyle lat pszczelarzem, że jemu tam żadne ugryzienie nie robi różnicy. I on robi bez rękawic. Ja mam rękawice takie cieniutkie, skórzane. I robię w rękawicach. I ogólnie no taki jest plus, że nie jestem uczulony, dlatego mi to nic nie przeszkadza. Wtedy mnie pogryzły, trochę spuchły, no ale to od tej ilości. To było takie pierwsze porządne pożądlenie, bo tam jak jedna czy dwie ugryzie, to się nic naprawdę nie dzieje. Ale jak już taka zmasowana ilość, no to
tak, nie jest to takie aż ciekawe i dlatego tutaj jest wymagana przy pszczołach taka cierpliwość i spokój, żeby się w ogóle nie śpieszyć, powoli, bo gdy rozdusimy jedną pszczołę, no to ona wydziela taki zapach i inne pszczoły mają sygnał do ataku, że coś się dzieje, ktoś tam ingeruje w ich życie. A jeżeli robimy to bardzo powoli, z wyczuciem, wiecie, trochę dymu tam, żeby odgonić, także się nic nie dzieje. Czasami tu nawet jak dziadek coś robi, to przychodzę w koszulce i w spodenkach. Jedynie sobie tutaj maskę na twarz założę, żeby mnie tam gdzieś pod oko nie ugryzła, bo taki punkt tutaj są delikatne, to od razu można zapuchnąć na oko. No i przez kilka dni można mieć wyłączone. To nawet się dziadkowi coś tam zdarza, że jak pod maskę mu wleci, to tam go gdzieś ciachnie. No dobra, rozgadałem się, trzeba pokazać co i jak wygląda. Ogólnie to tam dwa ule jakieś tutaj z okolicy jeden pan kupił. No i tak, zobaczymy ile tu jest. Ogólnie po zimie zima była łagodna i wszystkie ule przezimowały. Wcześniejsze lata były dużo gorsze, ale to przez niewiedzę rolników, bo pamiętajcie, ja tutaj jestem też jako rolnik i wystarczy, byłem w tym roku jeszcze na szkoleniu chemizacyjnym, odnawiałem sobie. Można pryskać jak najbardziej uprawy rolnicze, tylko pamiętajcie o tym, żeby nie pryskać upraw kwitnących, rzepaku i fasoli w trakcie kwitnienia w dzień, dopiero po oblocie pszczół. U nas tutaj pszczelarze są bardzo, wiecie, wyczuleni na to. Jest tak u wielu pszczelarzy, że wiecie, oni nawet nie patrzą na to, tylko jak zobaczą już opryskiwacz na polu, to wpadają w szał, już by dzwonili po wszystkich inspekcjach. To nie jest prawdą. Pryskać pszenicę jak najbardziej można. Nikt się nie może tego przyczepić, tylko trzeba pamiętać, żeby rzepaku, roślin kwitnących, żeby nie pryskać w dzień, bo wtedy jest oblot pszczół, pszczoły tam pracują i tutaj tak... Dwa lata temu była taka sytuacja przy pryskaniu fasoli, także tutaj no, było ponad 40, a teraz jest 26, a wtedy było 14 po tym, jak tutaj pryskali fasolę w dzień. Połowa uli padło. Przezimowaniem też był problem. To, żeby odbudować taką pasiekę, to rok czasu to jest bardzo ciężko. Jeżeli odbudowujemy pasiekę, dzielimy ule, wtedy nie ma miodu, bo trzeba pszczoły zasilać, także to jest no, dla pszczelarzy wielka strata, czyli trzeba tutaj racjonalnie do tego podchodzić. Ja tutaj patrzę z dwóch stron, bo wiem jak to jest mieć pszczoły i wiem jak to jest pryskać w polu, także tu się nie ma co tak bać, że no bo wieczorem wszystkiego nie opryskamy, wiadomo, no ale trzeba pamiętać o tych najważniejszych roślinach, które kwitną, wtedy tam są pszczoły, żeby tego jednak nie robić i za to wam serdecznie dziękuję, bo wiem jak podchodzicie do tego, często są dodawane zdjęcia, że ktoś w nocy pryska i za to daje lajka. Także do roboty. Dziadek to na pewno robi w inny sposób, ale wiecie. Ja zrobię tak, żeby było dobrze. Chyba na tym by było lepiej to później przesypać. Sobie zobaczymy. Mamy szufelkę do tego. Tu jest git. Thank you.
Mamy taki dziadkowy sprzęt niezbędny, żeby tam obskrabać propolis, miotełka. I to co lubię, rękawice pszczelarskie, elegancko chronią. Cieniutka taka skórka, także są wygodne. I lecimy sobie, poobserwujemy jak pszczoły latają. Będę sobie jakoś numerowo, żeby pamiętać w miarę. Do tego ula już zaglądałem. Na ramkach mają jedzenie, widać, że latają fajnie przy wylotku. Ten ul, coś tutaj widzę, że jest obok mniejszy ruch. Do tego będziemy zaglądać, co tam się dzieje w środku. To jest mój, taki mniejszy. No ale tutaj matka jest bardzo pracowita. Tu pszczoły to naprawdę tak latają. No i one gryzące są. Te pracowite to właśnie tak mają, według mnie. Że one się nie pierdzielą, jakby coś. Ładnie latają dzisiaj pogoda. I widać, że noszą. Może wam pokażę z bliższa. Ciekawe, czy one lubią nagrywać. Już gdzieś tam raz nagrywaliśmy na nasz kanał film z tego. Jakiś taki pyłek trochę ciemniejszy, nie taki jasny, żółty mają. Robotnice są fajne. O. I tak, mamy tam raz, dwa, trzy, cztery ule. Tu sobie zajrzymy do tego pewnie. Tam widzę, ładnie chodzą, także siłę. No zobaczę, ile będę miał czasu, tyle będę zaglądał. Tam należy zajrzeć też. Tamte dwa są otwarte, a nie lata nic. Tutaj latają. Ogólnie na takim drogę przecinać to nie wskazane. A tu ciekawe, czemu nic nie lata. Zajrzymy sobie może. Czy pusty, otwarty ul, ale w środku nic nie widać. No tak, nic nie lata, bo jest pusty. Ale nie wiem dlaczego otwarty wlotek. Zamknę sobie, żeby nie myliło. Tu pewnie też coś nie tak. Pierwsze co widzę, że miód na ramce jest. Zaraz sprawdzimy, dlaczego te pszczoły tak. Miód zasklepiony, czyli głodne nie są. O, tutaj widzimy na kolejnej ramce. Tutaj widzimy taką jakby wodę, czyli nakrop, świeży przyniesiony. Także tutaj jak dziadkowi powiem, także już będzie spokojny. Czyli noszą. Błyszczy się. To jakiś taki mały ruch. Sprawdzimy, czy jest matka. Sobie troszeczkę będziemy tutaj skrabywać, bo one uszczelniają, i to żeby później nam wszystko ładnie tutaj pasowało.
Ta ramka akurat puściutka jest. Zamienimy najwyżej. Damy ją na koniec. Troszeczkę uspokoimy. Tutaj mamy taki pasek włożony o dwa razy. Tu już się pszczółki pokazują. Tutaj pierzgę widzę jest. Byście sobie mogli to zobaczyć, jak pszczoły chodzą. Pierzga to jest tak jakby białko, pożywienie, a nakrop to są węglowodany. Nie będzie to dynamiczny film, no, ponieważ ja nie mam takiej wprawy, to raz, a po drugie, tak jak mówiłem, trzeba być ostrożnym, uważać. Pszczół nie denerwować. No, mamy matkę, widzę, i to jest numerkiem 13. No, także szkoda tam już dalej zaglądać. Pasowałoby, żeby te pszczoły wzięły się do roboty, bo tak jak mówię, one słabo latają. Tym to chyba dam miodu, mimo że tu jest na tych dwóch ramkach, ale na tych to jest kiepsko. Tak wam powiem, że dziadek tu chciał, żeby dokarmić. No kurde, mają tam na dwóch ramkach. Pokażę wam matkę z numerkiem 13, jest taka największa pszczoła, czyli tutaj kupcza. Tym sobie zaraz damy jeść. Najważniejsze mi chodziło o to, czy jest matka. Jest. O, sobie poszła na drugą ramkę. Już nie będziemy tu denerwować, tylko damy na spód, tak jak dziadek chciał, łyżkę miodu i niech wcinają. Moja ocena 3 na 10. Dam im miodu. Bo słaby tu jest ruch, matka jest, czerw jest, ale tak nie za wiele. Te pszczoły moim zdaniem są do zasilenia. Będę tu się konsultował z dziadkiem. Na razie im nie będę przeszkadzał. Najwyżej zamienię. W sumie co zamieniać? Będziemy sobie sprawdzać po kolei. Tak jak pokazywałem na tych dwóch pierwszych
Jest pokarm. Nakrywamy z powrotem, idziemy do drugiego ula. Tu sobie przygotowałem markera. Mniej więcej będę pamiętał, ale tak zapiszemy, że to jest numer 1 dla mnie. Dam S, że słabe. Będę sobie podpisywał. Zobaczymy, co dalej. Najpierw może od tych słabych właśnie, co nie latają, bo te, co latają, to moim zdaniem tam siła jest. Idziemy gdzie indziej teraz. Tam ładnie. Tu latają średnio. Tam dobrze. Tam na końcu jeszcze możemy iść zobaczyć. Tu ładnie latają i tu ładnie. Zobaczymy sobie do tego ostatniego. Tam też fajnie latają. Ale zobaczymy. Tu już widzimy od razu pszczoły. Ta ramka po samej wadze, to już można ocenić, co tu jest. Miód jest nanoszony i pierzga. Ta ramka trochę waży. Kolejna ciężka ramka. Pełno miodu, by rzec. Ładnie budują. Przy okazji trzeba się popatrzeć. No ale to jeszcze nie gniazdo. No ale trzeba uważać. No i świeży miód w koło jest przyniesiony. Także te nie głodują. Jest tu ich sporo. Składam już ramki. Zobaczyłem cały ul. Bardzo pracowite pszczoły. Noszą. Pożywienia pod dostatkiem, czerw jest. Matki gdzieś akurat nie zauważyłem. Możliwe, że jest nieoznaczona. Tak się tutaj skrętnie przede mną chowała. Uciekała z ramki na ramkę pewnie. I tak wyszło. Czerw jest też świeży, także gdzieś tam jest. Nie będę jej tu na siłę szukał. Powoli poskładam. Cicho dzisiaj, żadnego ruchu nie ma, nikt nawet samochodem nie jedzie. Mamy majówkę. Każdy pewnie grilluje. Można czas spędzić w spokoju, przyjemnie, przy pszczołach. Jak im się coś nie spodoba, to ugryzą i tyle. Nic ci nie powiedzą. No nie wiem, tak jest pierwszy dobry ul, jak go ocenić. 10 na 10 nie powiem. 8 na 10, zobaczymy jak dalej będzie. Już jest gites, nakrywamy i jedziemy dalej. Powoli kończy nam się dzień. Słońce już zachodzi, pszczoły zleciały się do uli. Mamy po godzinie 18. Ja kończę pracę na dziś. Pracę. Takie zajęcie hobbystyczne.
Udało mi się przejrzeć 13 uli, zrobiłem to dokładnie od początku do końca. Zrobiłem sobie pewne notatki, żeby później pamiętać, jaki tam jest numer matki, czy to są silne pszczoły, czy słabe, ile mają pożywienia. 3 ogólnie ule są słabe. Dałem tam im po trochę miodu. Zaraz mogę wam pokazać, jak to wygląda. Inne są mocne, bym powiedział, silne, tak. W pierwszym ulu, który otworzyłem, to tam było na każdej ramce dużo pożywienia. W następny ul tam nie znalazłem matki, ale pewnie gdzieś jest, bo czerw też jest. Tam jeszcze sobie kiedyś to przejrzę niedługo. I tam jest duża siła, ale mało tak pożywienia. Bardzo dużo pszczół, ale mało pożywienia. I co będę sobie... Aha, 3 słabsze. Resztę sobie gdzieś kiedyś skończę. Dziadek mi już mówił, że można dokładać ramki na pożytek z rzepaku. Niedługo się zacznie kwitnienie, także żeby już miały gdzie nosić. Do niektórych podokładałem tam po 3 ramki, tam gdzie były zapełnione, tak. Niektóre, w niektórych ulach są puste takie ramki jeszcze, także będą miały do czego nosić. Jeszcze dzisiaj mam jedno zajęcie. Tu mam taki sprzęt oryginalny dziadka. Są leki kupione dla pszczół od warozy, także tutaj będę dymił, pokażę wam jeszcze. Ale jeszcze sobie pojedziemy zaraz z Marlenu na rzepak, zobaczyć, jak tam wygląda. Na pszenicę może. Zrobimy sobie z godzinę przerwę. Tutaj się wkłada taką tabletkę, podpala i włącza tą dmuchawkę, to dziadek sam zrobił. Do każdego ula. Chyba jest 25 albo 26. Bo jeszcze jest kilka pustych. No i zrobiłem połowę tak od godziny gdzieś 11. Z przerwą na obiad. Wiecie, nie wiem, jak to ocenić, czy to szybko, czy wolno. Ja się nie śpieszyłem. Nie zarobiłem dzisiaj od żadnej pszczoły. Ani razu mnie nie ugryzła. To jest na plus. No starałem się tam ich nie rozduszać. Posprawdzałem te wszystkie ule po kolei, jakie są matki. 2 czy 3 to są własne, bo tak malowane flamastrem. Inne to są z hodowli jakieś brane. I to na razie tyle mam do powiedzenia. Później wam jeszcze pokażę, żeby było coś ciekawego, jak się odbywa to zwalczanie choroby, bo warroza to jest, ja wam powiem tak, to w sposób, jaki ja to rozumiem. Nic się na ten temat nie uczyłem, ale widziałem, jak to wygląda. Warroza to jest taka jakby pchła, która się przyczepia do pszczoły. No to jest wielkości tak pchły, można powiedzieć. Jest taki pasożyt, który tam po prostu wysysza te soki z pszczoły. Pszczoły stają się słabe. Może nawet być po kilka sztuk tej warrozy na pszczole. Małe nie rosną. No i to jest największy kłopot teraz w pszczelarstwie, moim zdaniem, warroza. To najczęściej powoduje właśnie upadki pszczół. Trzeba pilnować. Teraz jeszcze jest właśnie przed zbiorem rzepaku, bo jak już zaczną pszczoły zbierać, jak tam gdzieś kiedyś czytałem tą etykietę, bo dziadkowi już nieraz z tym pomagałem to robić, to w okresie, wiecie, tam jest jakaś karencja na ten... mogę jeszcze sobie to później doczytać. Karencja jest na ten środek, na to lekarstwo. Także teraz jeszcze, póki nie zbierają rzepaku, to można im podać, żeby one były w lepszej kondycji takiej do zbioru. To tyle. Na zakończenie dnia idziemy do pszczół podać im lek. Mama Piwarol w tabletkach. Akurat wystarczy mi na wszystkie ule. Zaczniemy sobie po kolei. Pokażę wam, jak to wygląda. Jest lekarstwo na warrozę. Poczytam sobie ulotkę. Można to robić w maseczce, żeby nie wdychać. Okres karencji. Miód 5 dni. Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego. Tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy przed jeszcze tutaj pożytkiem z rzepaku. To, co będziemy podbierać. Także jest dobry czas. No i muszę to zrobić. Możesz mnie teraz nie pogryzą. Biorę rękawic. Tak jedna tabletka wygląda. Tutaj mam dmuchawę. Idziemy do uli. Zaczniemy sobie od pierwszego ula.
Wiatr mi trochę wieje. Przytykamy to, żeby było bardziej szczelne. Tabletka się wypaliła do końca. Idziemy do następnego. Jeszcze co niektóre pszczoły sobie wylatują, wzruszone są. Pamiętajcie, żeby jeszcze nas zasubskrybować, jeżeli Wam się podobają nasze filmy. Tak, różna jest tematyka u nas na kanale, pokazujemy co robimy. Ja uważam, że pszczelarstwo jest jakby taką częścią rolnictwa, jest bardzo pożyteczne, związane z rolnictwem i to musi wszystko razem współgrać. Jeżeli chcemy mieć wysokie plony rzepaku czy fasoli, no to na fasoli szczególnie bardzo te pszczoły są pożyteczne, zapylają nam kwiat, mamy większe plony. Rzepaki, jak wiemy, to teraz są odmiany hybrydowe, które nie potrzebują pszczół, żeby tam plon osiągnąć. No i idzie to w tym kierunku, tak, bo z tymi pszczołami jakby się coś stało, że było ich mniej, no to by było kiepsko. Dlatego ten postęp w rolnictwie jest taki, że to są nowe odmiany roślin wprowadzane. Ale na przykład dynia, jakby na szkoleniu tam do dyni, to tam polecają właśnie do zapylania czmiele, bo dynia też jest owadopylna, także tam jak będziemy mieć, no to trzeba dbać o te pszczoły, żeby tu w okolicy sobie zapylały, będzie kolejny pożytek z dyni. Dobra, gadać to ja mogę i mogę, tak się rozgadałem, bo trochę się naoglądałem dzisiaj tych pszczół. Na razie tyle. Jeżeli Wam się spodoba taki film, będziecie coś pisać, że chcecie więcej, no to jeszcze Wam pokażę co i jak. Przy miodobraniu, ale to jeszcze wszystko z czasem. Cześć, trzymajcie się.